Fajnie zostali. Tak, spokojnie dam czas. Okej, ja tak krótko sprostuję. Nie będę modlił się nad każdym z was. Pomodlę się ogólnie nad Kościołem, żeby to namaszczenie, kto przyjmie, dostanie. I niech używa. Jak ja pierwszy raz się spotkałem z namaszczeniem. Okej, no skoro już tak poszło, Duch Święty, chwała, tak? Najpierw ja oddam chwałę Duchowi Świętemu, Jezusowi, tak? Jezusowi Chrystusowi, tak? Duch Święty, Duchu Jezusa, prowadź mnie, tak? Bez Ciebie nic nie mogę, halara te keretesy, Ty wiesz, co tutaj jest potrzebne. Tak? I cała chwała z tych uzdrowień to Jezusowi Chrystusowi, tak? Mi nie dziękujcie, tak? Nauczcie się. Mi nie dziękujecie. Nic. Ja mówiłem wiele chcę wam powiedzieć. Mówiłem w piątek, że Duch Święty, Duch Jezusa, który jest we mnie i On to robi, jest w was. Jeśli ktoś go nie ma, to może podejść do pastor Marii i dostanie. Tak? To jest pewne. To jest pewne. Bo Bóg udziela, tak? Wczoraj mówiłem o tym, że jak chodzimy według ducha swojego, to chodzimy jak my. Jak dostajemy ducha Jezusa i się Mu poddajemy, to chodzimy jak? Jezus. Jak Jezus. A kto przyszedł do Jezusa, został uzdrowiony i uwolniony. Jak tak siedziałem, czy uwielbiałem Jezusa, tak, to przyszło mi też coś takiego, co jeszcze nie jest nauczaniem. Ale może myślisz, nieważne ile masz lat, naprawdę, to nie jest do młodych, do starszych, wiecie, to jest do wszystkich. Może myślisz, że te rzeczy nie są takie cool, nie wiem, jazzy, ja nie wiem, jak się teraz mówi, muszę trochę pobyć z młodzieżą i zapytać się, tak? Ja idę Słowem Bożym. Chcę wam powiedzieć tak. Ja pamiętam taką sytuację, że ktoś przyszedł do babci i powiedział, nie, chodzenie do kościoła to nie jest takie modne, użył tam jakiegoś słowa, które było wtedy na topie, a babcia mu powiedziała, wiesz co, jak ty zostawisz tu ciało i pójdziesz do nieba, to zobaczymy, kto będzie na topie. Wiecie, tu tylko 120 lat maksymalnie. Tam spędzimy wieczność, tu jest tylko malutki urywek, to jest przedpokój, nawet nie, to jest ułamek. Wiecie co, jest tak, mi to sprawia wiele radości. Wiele radości służba dla Boga, dla Jezusa, dla Jego chwały i tylko dla Jego chwały. Dlaczego? Dlatego, że On nie ma granic, nie mam ograniczeń. Pracujesz dla firmy, masz ograniczenia. Jesteś gdzieś, masz ograniczenia. W ciele masz ograniczenia. A jak pracujesz dla Ducha Świętego, z Duchem Świętym, poddajesz się Mu, nie ma ograniczeń. Tak? Powiedział, będziecie czynić rzeczy większe. Ale zacznij od tych, które on najpierw robi. Na początek. Okej. Okay. Wiecie, tutaj wyznawała pierwsza pieśń, chyba, jak dobrze pamiętam, tak? To, że śpiewaliśmy, tak? To śpiewał. Nie sprawdzałem. Że Jezus królem jest. Po czym widać, że on jest królem w twoim życiu? Bo jeśli on nie jest królem w twoim życiu 24 godziny na dobę, to on nie jest twoim królem. Ja wczoraj albo przedwczoraj mówiłem, ty możesz bardzo ładnie mi tutaj deklamować, że po prostu Jezus jest moim królem, ale to Bóg wie, czy jest twoim królem. A jak jest twoim królem, to On rządzi twoim życiem, twoimi emocjami, z wszystkim, każdą sekundą, a nie ty sam. Okej. Okay. Później było o Duchu Świętym, tak, pieśń. Później mieliśmy świadectwo, jak Duch Święty chce prowadzić bez względu na wykształcenie, bez względu na wszystko, bez względu. Wiecie, ja jestem pełen podziwu, jak Duch Święty porusza młode serca, dzieci, od małych, nasze chyba wszystkie dzieci, tak? No, Anielka jeszcze nie mówi językami, bo ma ile miesięcy? 4 miesiące, chociaż nie wiem, tak? Ale wszystkie, nawet Mela, która ma chyba 2,5 roku, tak? My mówimy, jest grupa dziecięca, Beata, moja żona, tak, mówi, okej, okay, modlimy się o coś, dzieciaki, uczymy, tak, nakładajcie ręce, niech widzą, niech czują, że Duch Święty przez nie działa.
Mela podchodzi, szaka, lara, takeretese, a my... O! No, wiecie, Duch Święty nie ma ograniczeń. Czy ona ma takiego malutkiego duszka? Czy Duch Święty, co ma cząstkę? Duch Święty w niej to samo może. Tak? Okej. Okay. Halleluja. Dobrze. Okej. Okay. Brat Michał mówił o tym, że to, co widzicie po nas, że Duch Święty wiele może, wiecie, to jest pokaz, co Duch Święty może, nie co my, co Duch Święty, to bierzcie, rozgrzewajcie się i ćwiczcie codziennie. Ćwiczcie codziennie. Codziennie. W pracy, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek macie okazję. Jak kiedyś mówiłem tak, że ja lubię prowokować sytuację, żeby moc Boża wychodziła, tak? Jak się zdecydujesz na to na 100%, to Bóg da ci na twojej drodze wiele osób, że ty nie będziesz musiał szukać. Po prostu będziesz to zauważał. Będziesz to robił. Będziesz tylko dbał o to, ja przynajmniej 6 godzin muszę się wyspać. 6 godzin, żeby dobrze funkcjonować. Okej. Okay. Dobrze. I przechodzimy do głównego. Czy chcecie chodzić, tak, w takim namaszczeniu Ducha Świętego jak ja, tak, które, ja wierzę, że ono będzie wzrastać, tak, ale w takich rzeczach. Wierzę, że tak. I wiecie, że to kosztuje? To kosztuje. Nie pieniądze. Nie pieniądze. Koszt jest. Zbawienie można wziąć bardzo łatwo. Też trzeba utrzymać. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I wczoraj tu mówiłem, jest ci potrzebna wspólnota, która wierzy tak samo, która idzie w tym samym kierunku, że jak ty zasłabniesz, to oni widzą, że ty słabniesz, a jak jesteś gdzieś sam na jakiejś ścieżce i zasłabniesz, to nikt cię nie widzi. Po to jest ci potrzebny Kościół. I po to, jak list Jakuba, chyba 5,14, tak? Że jak zgrzeszysz, ci się zdarzy, albo coś cię dopadnie i jesteś chory, to przyjdzie do ciebie starszy z Kościoła, nałoży ręce, będziesz uzdrowiony. I grzechy będą wybaczone. Jest ci potrzebny ktoś taki. Okej. Okay. Koszty. Koszt jest taki, że żeby ludzie widzieli, że przez ciebie działa Bóg, Duch Święty, to twoje modlitwy muszą być wysłuchiwane. Wczoraj mówiłem o tym, że 1 Jana 1, 12-13 gdzieś, ci, którzy przyjęli Go, tak? Ci, którzy przyjęli Słowo, ci, którzy przyjęli Jezusa, żeby przyjąć Słowo, najpierw trzeba je czytać. Trzeba w nim trwać. Tak? Ci, którzy wczoraj byli, to wiedzą, że żebym nasiąknął, żeby drewno nasiąknęło, to musi być zamoczone. I nie na chwilę i wyciągnięte na słońce, tylko musi trwać. Żeby się nasączyło. Dlatego ja zachęcam. Wstajesz rano, 15 minut chociaż poświęć. I wiecie, ja was nie proszę. Wstajecie i pokazujecie, kto jest waszym panem. Może firma, dla której pracujecie. Ja już muszę lecieć, bo się spóźnię. Kto jest twoim panem? Duch stresu? Nie oceniam was, tylko wam pokazuję może czegoś, czego nie zauważyliście w waszym życiu. Że jak wstajesz, to do kogo należy życie? 1 Koryntian 6, 19-20. Drogoście kupieni. Nie należycie do siebie. A jeśli myślisz, że należysz do siebie, to występujesz przeciwko Słowu. Jak przeciwko Słowu, to przeciwko Jezusowi. No to mówisz tak, w niedzielę, Jezu, Ty jesteś moim królem, ale w poniedziałek to muszę popracować, tak? Halo! Wyobraźcie sobie, że poruszamy się tak w wieczności. Cały czas to samo nastawienie, tak? Bez względu na wszystko. Albo jestem w królestwie i buduję go, albo mnie nie ma. Koszt, czyli trwanie w Słowie Bożym. I tak brat Michał mówił, tak, z Efezjan 4,11 jest napisane, że są usługi i oni przygotowują Kościół do tego, żeby w pełni usługiwał. Żeby usługiwał na ulicy, w domu, żebyś nie musiał wołać. Wyobraźcie sobie, że was jest 2000, 50 tysięcy, a co tam, nie może być? Ile ma tu szczenia? A wszyscy się zjadą, 50 tysięcy Kościół, a co tam, nie może być? Może być. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Będziecie mieć wpływ na... I co? I pastor Maria będzie... No będzie tylko jeździć i usługiwać innym. Wy sobie musicie radzić z przeciwnościami. Ale się nauczycie tego,
W niedzielę i w środę, tak? W środę macie spotkania? Jeszcze kiedyś macie spotkania? Ktoś wie, kiedy tutaj wspólnota się spotyka? Oprócz środy jeszcze są jakieś spotkania? Co rano. Dobrze. To się zorientować. Bo mnie tu co rano nie ma. Okej. Okay. Dobrze. Trwanie w słowie. Trwanie we... Tak. Trwanie w wspólnocie. Bo jest łatwo. Jest łatwo, tak? Wiecie, ja od 20 lat... Gdzieś od 20 lat. 18 lat. Gram z jedną ekipą w siatkówkę. Jest mi dobrze. Oni po prostu nie dają odpuścić. Spróbuj puścić jedną piłkę. Niby gramy tak sobie, tak? Bo już nie w lidze, bo nie pozwalają rodziny, tak? Czas. Jasne po prostu. Niby nie na punkty, ale fajnie jest wygrać. Fajnie jest być zwycięzcą na polu duchowym. Kiedy przychodzi do ciebie jakiś strach, a ty mówisz, o nie, nie, ja mam potężnego Boga. Chwila. Co mój Bóg może? Wszystko może. No to ty nie masz nic do gadania. I Słowo Boże. Miecz biorę. Dobra. Trwanie w Słowie Bożym. Żeby trwać, trzeba czytać. Ja za was tego nie zrobię, pastor Maria za was tego nie zrobi. No wiara mogłaby rosnąć, gdyby pastor Maria chodziła za wami i cały czas wam czytała, nie? I wtedy wiara wzrośnie, bo wiara jest ze słuchania. Ale to może być ciężkie. Tak? Okej. Okay. Jest jeszcze jeden koszt. Niektórzy chcą zrywać owoce zbyt wcześnie. Czy lubicie niedojrzałe jakieś owoce? Może są takie, bo ja nie wiem. Lubimy dojrzałe owoce. Lubimy widzieć, jak coś dojrzewa. Tak? Czy jak drzewo. Jabłka to są znane w Polsce. W Szczecinie też? Macie jabłka. Okej. Okay. Jak jabłka się rodzą, jak jabłka czerwienieją, czy słyszeliście, żeby drzewo tak stękało, jak wydaje te owoce? Stękania, ale wydaje owoce. Wiecie, tak samo jest w życiu duchowym. Bóg chce, żebyście wydawali owoc i to w obfitości. Po to jesteście stworzeni. Jeśli we mnie trwać będziecie, tak? Tak? Jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli wy jesteście tą winorośną, tą gałęzią, która jest wszczepiona i wy się trzymacie, nie odłączacie od kościoła, jesteście, to niektórzy myślą tak, no już jestem tutaj rok czasu, albo dwa miesiące i po prostu, no gdzie ten owoc, gdzie ten owoc? Jeśli we mnie trwać będziecie, owoc obfity przyniesiecie, tak? Tak? Słyszeliście coś takiego? W Ewangelii Jana to jest. Taka przed dziejami można znaleźć. Trwanie, trwanie, trwanie. I chcę powiedzieć o pewnych niebezpieczeństwach, że niektórzy mogą chcieć jakby zerwać albo zrodzić owoc, który jest niedojrzały. Już chcą być na przykład liderem, usługującym. Ja lubię usługującym mówić. Usługujący. Już chcą być kimś. Pójdę dalej. Ktoś jest liderem czy usługującym. Wiecie, o kogo chodzi. I sobie myśli, no ja już to po prostu, ja w tym kościele nie jestem już karmiony. Co to w ogóle? Tu nic nowego nie ma. I przeciwnik mu podpowiada rzeczy, drogę, która nie jest drogą Bożą. Bo ja może założę grupę osobną. Wiecie, to jest tak, że to jest zrywanie niedojrzałego owocu. Wiecie o tym? To jest coś, do czego Bóg cię nie powołał. Okej. Jeśli Bóg ci coś daje, to Bóg cię wyposaża. Jak idziesz gdzieś bez wyposażenia, idźcie nurkować bez wyposażenia. No wiele nie zdziałacie. Bóg cię musi nadnaturalnie wyposażyć do działania. Do dzieła, do którego cię przeznaczył. Jak ty chcesz sam się posłać do dzieła, po ludzku. Ludzkie owoce będą. A ja nie chcę ludzkich owoców w moim ani w waszym życiu. Nadnaturalne owoce. Smith Wigglesworth, słyszeliście o kimś takim? Kiedy on został użyty przez Boga? Ile miał lat? 65 gdzieś. Żył chyba, jak dobrze pamiętam, 87 lat. 65. Chcę ci powiedzieć, nie jest dla ciebie za późno.
Czy on czekał, czy coś? Nie wiem, nie znam historii. Natomiast chcę was przestrzec, bo nie będę rozwijał tego dalej. Nie zrywajcie, tak? Nie wyrywajcie się z Kościoła. Trwajcie. Trwajcie. Jak ktoś do nas by przyszedł, wiecie, jak ja widzę nową osobę, bo tu nie wiem, kto jest nowy, kto nie, no po prostu nie wiem jeszcze. Ale jak do mnie przychodzi chociaż jedna osoba, to wszyscy wiedzą, że będzie głoszona Ewangelia. Nie wiem ile. Bo jak będę czuł, że wchodzi, to będę głosił nawet całe kazanie. Jeszcze raz. I oni to mogą słyszeć co niedzielę. Dla jednej osoby warto. Rozumiecie? Dla jednej osoby warto. I co oni mogą powiedzieć? Że no pastor Sebastian, znowu to samo. Już dostałem jedną taką wiadomość. Pastorze, czy ty tak zamierzasz co niedzielę? A ja mówię, jak przyjdzie nowa osoba, to tak. Jest podzielone. Część ewangelizacyjna, bo ja mówię, a może go widzę pierwszy, ostatni raz. Jak on nie wie o Jezusie, to ja mu powiem. Ja nie chcę jego krwi na swoich rękach. Ale jak mu powiem, ja jestem czysty, a reszta od niego zależy. Nie zrywajcie przedwcześnie owoców tego, do czego jesteście powołani. Tutaj albo gdzie indziej. Rozumiecie? Ale jesteście tutaj. Okej. Okay. Wiecie, Bóg honoruje posłuszeństwo. Ja powiem to na własnym przykładzie. Miałem od Boga coś przekazane do zrobienia. Miałem zrobić coś. A mój pastor, wtedy kiedy jeszcze nie byłem pastorem, mówi nie. Bo ważniejsze są rzeczy te i te. Ja mówię, te rzeczy są jakieś techniczne, to są martwe rzeczy, a ja tutaj z ludźmi miałem coś zrobić. No ale te rzeczy, tego się podjąłeś, tego to rób, bądź wierny. I co miałem zrobić? Powiedzieć, miałem objawienie, idę za tym, tak? Co miałem powiedzieć? Tato, Duch Święty nie przekazał, mi przekazał, to ja idę, jestem mądrzejszy od pastora? Nie jestem mądrzejszy od pastora. Rozumiecie? Próbowałem raz, drugi, koniec. Jeśli ktoś jest nade mną i mówi nie, to jest sprawa Ducha Świętego, żeby dał właściwy czas, żeby mnie uwolnił do tego. Możesz mieć objawienie od anioła, ale jak pastor ci mówi nie, to co, pastor stracił kontakt z Bogiem? No nie. Nie. Duch Święty wie, kiedy cię wypuścić. I ja trwałem tak kilka miesięcy z żoną. I wiecie, i to było tak, że myśmy różne rzeczy mieli. Ty też przez różne myśli mogą ci przychodzić. Ale jeśli wiesz, że masz być posłuszny komu? Nakazom Boga, a Bóg mówi, szanuj władzę, tak? Będę o tym mówił. Szanuj hierarchię. Bo jest określona, to ja się nie będę wyrywał. Mimo tego, że ja byłem pewien, że mam robić rzeczy. Ja byłem pewien. Pastor mówi nie. I co mnie to nie bolało? Bolało. Co mnie boli, nie boli? Posłuszny mam być. Co tam robię? Tylko rzeczy przyjemne? Nie. Posłuszeństwo. I chcę wam powiedzieć tak. Wielokrotnie chciałem, żeby Duch Święty mi objawił, jak szybko pójść. Ja już bym chodzić chciał, nie wiem, w namaszczeniu Wigglesworta, wszystkich bożych generałów. I tak oni. I jeszcze więcej, jeszcze więcej. A Bóg mówi, wytrwałość, wierność, posłuszeństwo. Okej. Okay. Parę miesięcy minęło, a ja znowu, tato, ja cię proszę, ukaż mi przez Ducha Świętego, wejdź z góry, objaw mi i mojej żonie, jak mamy przekazać wszystkim, tak pójść. Nie przeskoczysz pewnych lekcji. Czyli to znaczy, że może być tak, że w twoim życiu będzie tak samo. Że rozpalony, ja się pomodlę o to, żeby to namaszczenie do ewangelizowania, ogień Boży, tak, do uzdrawiania, żeby ono na was wstąpiło, tak? Ogólnie się pomodlę. I kto przyjmie, to dostanie. Ale żeby nie było tak, łoch, to ja teraz po prostu... Co, kościoła nie potrzebujesz? Ja nie jestem wyżej niż wasz pastor. Jestem tu gościem. To robię, na co mi pozwala. I wtedy jestem błogosławiony. Tak? Rozumiecie? Jak ktoś przyszedłby do waszego domu i wy sobie budujecie dom, nie? I wy macie plan. I zapraszacie gościa. I gość przychodzi i mówi robotnikom, wiecie co, postawcie tu ściankę. A tu taki słup. Okej.
No wy się tym nie interesujecie za bardzo, albo jest tak dużo, okej. Okay. Przychodzicie, patrzycie, kończy się budowa albo jakiś tam etap i mówicie, to był duży salon, tu miała być wolna przestrzeń. Co ten słup tu robi? To w ogóle nie ta koncepcja. No tak się stało w ogóle u mojego kolegi, jak budował dom. Słuchajcie, Bóg daje wizję po to, jest napisane tak, tam, gdzie nie ma wizji proroczej, ludzie chodzą bez odwagi, w oryginale jest napisane. Rozprzęgają się. Bez odwagi. Jeśli ja dostaję inną wizję, bo moja wspólnota, tak, tą, którą mam pod sobą od Boga, Duch Święty prowadzi w jakimś kierunku. Mam swoje zadanie na swoim terenie do wykonania. Tutaj wy jesteście i nie ja dostanę do was, ale pastor Maria dostaje wizję, gdzie was prowadzi, w którym kierunku, bo Duch Święty chce, żebyście robili takie, a nie inne rzeczy. Na ten czas. Na ten czas. To nie znaczy, że za 2 lata nie będzie czegoś innego. Nie wiem. Ale żeby coś przeprowadzić was przez coś, to musicie być przeprowadzeni. Okej. Okay. Jeszcze taka rzecz. Kiedy się uczycie mnożyć? Liczyć. Druga klasa. Wiem. Wiem, że druga. Mnożyć, druga klasa. Kiedy wam to jest potrzebne w życiu? Ale jest wam to potrzebne od razu? Jak macie 15 lat, może coś tam na umowę zlecenie zarabiacie, albo nie wiem, 18, to zaczyna wam to być potrzebne, żeby zarobić ile kasy, tak? Zarobicie albo pracować w sklepie. Czyli, popatrzcie, to jest ściąga z tego, co robi Duch Święty. Duch Święty czasami was uczy teraz pewnych rzeczy, które będą wykorzystywane za parę lat. A przede wszystkim posłuszeństwa. Dlaczego? Dlatego, że czy chcielibyście być na takim miejscu, że kiedyś, załóżmy, za 30 lat, nie mówię, że wszyscy, ale może ktoś z was, tak? Bóg go wybierze na pastora. Uwaga, Bóg wybiera pastorów. Tak? I dostaje przekonanie zazwyczaj wiele osób. I chcielibyście mieć do czynienia z ludźmi, którzy są, wy im mówicie, zróbcie tak, tak ta wizja jest i taki projekt, a oni robią zupełnie inaczej. No nie. Jesteście w pracy, wy macie kogoś pod sobą, mówicie, zrób to tak i tak, a on to robi inaczej. W kościele jest tak samo. Jest to poustawiane wszystko po to, że waszym trenerem prowadzącym jest pastor Maria, bo ona dostaje. I ona jest odpowiedzialna za was. Ona się troszczy o was i się modli o was. Bez względu na to, co sobie myślicie. My się też o was modlimy, bo czujemy łączność z wami duchową. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobra. Dobrze. Robimy tak. 5 Mojżeszowa 28:1. Będzie szybko. Kto nie nadąży, to sobie odsłucha, prawda? Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana. Tak? Swego Boga. By przestrzegać i wypełniać wszystkie te przekazania, które ja ci dziś nakazuję, twój Bóg wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. Jesteś wszczepiony w naród Boży? Tak, jesteś wszczepiony? Tu jest napisane, że kto cię wywyższy? Ty sam siebie, jak będziesz przestrzegał tego wszystkiego? Jeśli tak, to Bóg. W związku z tym miej to na uwadze. Bóg się sprzeciwia jakim? Pysznym. Tak? Ja się modlę często. Tato, proszę Cię w imię Jezusa Chrystusa, uchroń mnie przed pychą. Pycha chodzi przed upadkiem. Po co mi upadek, nie? Po co mi to? Niech tego nie będzie. Ale wtedy licz się z tym, że pewne rzeczy mogą się dziać, nawet uzdrowienia, nie na Twoich oczach. Ty się modlisz, modlisz i nic nie ma. Nie widzisz. Ale ono się zadzieje, a Ty o nim nie będziesz wiedział. Co, żebyś o tym wiedział? Po to, żebyś nie wpadł w pychę, że tak, 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 ludzie są uzdrawiani. Rozumiesz? Ale miej pewność, uzdrowienie zawsze się dzieje. Położysz ręce, ja mam pewność, że zawsze uzdrowienie się przynajmniej rozpoczęło. Czasami się od razu dzieje. To jest super. Chwała Jezusowi, Chrystusowi. Bo tylko On. Okej. Okay. I chcę Ci powiedzieć drugim, tak? Jeśli chodzisz w tym posłuszeństwie nakazom Boga, to spłyną na Ciebie te wszystkie błogosławieństwa i dosięgną Cię. W innych przekładach.
jest tak, że one cię po prostu wręcz pochłoną. To one cię dościgną. Rozumiesz, nie musisz biegać za błogosławieństwem, tylko one cię dościgną. One. Fajne, co? Och, pięknie, pięknie. Dobrze. I posłuszeństwo widzimy najpierw w domu. W domu. Efezjan 6:1. Moja Oliwka zna na pamięć, bo co była nieposłuszna, to mówiłem Efezjan 6:1 przeczytaj. Tak? I się nauczyła na pamięć. Wszystkie dzieci, które do mnie przychodzą, a coś tam jest nieposłuszeństwo, to mówię Efezjan 6:1 znajdź. Słowem Bożym. To ja nie wymyśliłem. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Posłuszeństwo się zaczyna od małego. Dlaczego? Bo jak dzieci uczymy posłuszeństwa, to później nie jest problem, żeby byli posłuszni kolejnym szczeblom i przede wszystkim Bogu. Tak? No po co mi żołnierz w armii Bożej, który jest niezdyscyplinowany i nieposłuszny? I mówię, idziemy tędy. Nie, nie, bo tu, tam widzę wroga. Jak będziesz sobie chodził w duchowej armii, jak chcesz, a nie w szyku, wiecie, że przeciwnik jest dosyć dobrą ma strukturę poukładaną, bo ją ściągnął od Boga. Plagiat, sam nie wymyślił. Ale tylko my sobie sami możemy zaszkodzić, jeśli nie będziemy przestrzegać nakazów Bożych. Pamiętajcie wczoraj tą bandę? Nakazy Boże, chłopak przeskakujący, a drugi mówi, no nie, to cię nie ogranicza. To ci pozwala bezpiecznie żyć, dotąd i już. To prowadzi do tego, że to ochrania twoje życie. Okej, dobra. Efezjan 6:1, 2. Czcij swego ojca i matkę, miej do nich szacunek. Czy tu jest napisane, czcij swego dobrego ojca i dobrą matkę? Może dzieci mają coś do rodziców? No, czy tu jest to napisane, że jak są dobrze, to mam ich czcić, a jak nie, no to jestem zwolniony z tego? Nie. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby dzieciom co się działo? Dobrze powodziło, abyś długo żył na ziemi. Będzie ci się dobrze powodziło, to jest obietnica od Boga. My dorośli też mamy, tak? Jeszcze rodziców czasami. Bez względu na to, czy się zgadzamy z nimi, czy nie, tak? Jak mama moja nie była jeszcze narodzona na nowo, nie była nawrócona, to ja mówię, mamo, ja cię szanuję, ale się nie zgadzam. Tak? Ja po prostu, wszystko fajnie, ja ci będę pomagał, ja zrobię, ale wiesz, wiary mojej nie tkniesz, w tym sensie wiary, ufności w Boga. Nie będzie mi mówić słów niewiary. Ja mówię, przyjeżdżam do ciebie, tak, przyjeżdżamy do ciebie, jak będzie za dużo słów niewiary, wyjdziemy. Taki był układ. Nie ma czegoś takiego, tak? No i pilnowała się, tak? Mówię, nie ma narzekania, nie ma takich rzeczy, bo to nie buduje wiary. Dobrze, czyli szacunku, uhonorowania władzy Bóg już wymaga od dzieci w domu. Co dzieci z tym zrobią, to nie moje, tak? Ja biorę to i ogłaszam, że wchodzą w to. Dobrze. Dalej wyżej, Efezjan 5:22. Żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu. Tutaj mężowie się pewnie cieszą. Zaraz będzie o mężach. Tak? Żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Dwie rzeczy. Mąż jest głową żony i nie ma być zaburzenia, że to żona rządzi mężem, tak? Bo to jest wbrew. Ale Chrystus jest głową Kościoła. Jak Chrystus jest głową Kościoła, czyli Duch Święty prowadzi Kościół i Duch Święty daje coś do wykonania przez twojego pastora Marię, to jak nie słuchasz pastor Marii, to kogo nie słuchasz? Boga. Proste. Chwała Jezusowi, tak? Duch Święty działa. Tak przyswajacie. Świetnie. Okej. Dobrze. Dalej. 25. A, jeszcze 24, to jest ważne. Chrystus głową Kościoła. Jest on też Zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi? Jeśli jesteś w Kościele, to jesteś poddany komu? Chrystusowi. Pastorowi też. Chrystusowi. Chrystusowi, tak? Kościół jest poddany Chrystusowi, czyli w każdym dniu, nie tylko tutaj, ale jak wyjdziesz stąd, to jesteś poddany, ktoś ci
ktoś ci zajedzie drogę, stuknie ci w samochód, co robisz? Błogosławisz. Wiecie, to są trudne treningi, naprawdę. Naprawdę są trudne treningi. Przeżywam takie. Jak coś bierzesz od Boga, to zdarza się trening. Po to, żebyś go przeszedł pomyślnie. Mężowie, miłujcie swoje żony. Teraz do mężów. Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Tu jest widoczne poświęcenie mężów. One się uśmiechnęły, żony. Tak, kobiety. Dobrze. I teraz tak. Kościół poświęcił się, aby w 27, by stawić przed sobą Kościół, przed sobą. Jezus Chrystus zmarł i zrobił to, co zrobił, po to, aby stawić Kościół chwalebny, pełny chwały, nie mający skazy, ani zmarszczki. No to jest ciekawe. Macie jakieś inne tłumaczenie, czy macie wszyscy zmarszczki? Bez mazy i skazy. Ja mam bez zmarszczki, ciekawe. Ani czegoś podobnego. Lecz żeby był święty i nienaganny, święty, oddzielony od wszystkiego, co nieczyste, od wszystkiego, nie co jest po prostu grzechem ewidentnym, ale od nieposłuszeństwa, bo grzech się zaczyna, kiedy się zaczyna nieposłuszeństwo. Jeśli zaczyna taka myśl, to miej świadomość tego, że obcinasz sobie błogosławieństwo. Nikt nie chce żyć bez błogosławieństwa. Ja nie chcę. Ja chcę wszystko, co robię, żeby było błogosławione. Inaczej nie chcę w to wchodzić. Czy lubicie coś robić i wiedzieć, że na końcu będzie klapa? Czy chcecie przeżyć 10 lat życia i wiedzieć, że to jest klapa na końcu? Nikt nie chce. Ale przeciwnik wam pokazuje czasami coś fajnego. Jak to zrobisz, to po prostu będzie świetnie, wspaniale, cudownie. Tylko czy to jest plan Boży? Ja powiem wam coś o konferencjach. Dygresja pierwsza. Konferencje. Jeśli jedziesz na jakąś konferencję, jeśli masz coś duchowego tam otrzymać, to kto ci to da? Duch Święty, tak? Ci to przekaże, tak? Duch Święty, nie? Okej. Teraz tak. Jeśli jedziesz na taką konferencję, Duch Święty wcale nie miał zamiaru, żebyś tam pojechał, pojechała. A ty jedziesz. To myślisz, że jak on nie zamierzał ci tam coś dać, to coś wymusisz, wyciśniesz z niego? Nie bardzo. Mój przykład wam podam. Ja nie bardzo na konferencję. Nie. Ale pastor, jak jeszcze miałem pastora, tak, to mówi tak. Wiesz co, Sebastian? Jest konferencja. I może byś pojechał. Była w Katowicach. Nie, powiedział tylko, że jest konferencja. Tu nie było przekonania. Henry Madawa. Ja w Katowicach mieszkam, w Rudzie Śląskiej wtedy. I był chyba piątek, sobota, ale sobotę miałem ustawioną na ewangelizację. No to modlę się z żoną. Modlę się. No i miałem przekonanie, że mam być na ewangelizacji. Mówię, nie idę, nie jadę. Nie mam przekonania, nie robię. Tak? Nie było wskazania od pastora, tylko była informacja. Uwaga, to jest różnica. Dobra. Wszyscy po prostu tak napierali. No idź, zyskasz, weźmiesz, odbierzesz i w ogóle i będzie taki przeskok, taki... Och, po prostu, co to się ze mną nie będzie działo po prostu? Jakbym był na trampolinie. Nie poszedłem, byłem na ewangelizacji. Gdybym nie był na ewangelizacji, to nie wiem, czy ktokolwiek byłby na ewangelizacji. Nie pamiętam, czy ktoś się nawrócił, ale na pewno ktoś usłyszał. My mamy siać. Okej, to były Katowice. 3 tygodnie później pastor Tomek mówi mi tak. Sebastian, jest Peter Gammons w Warszawie. Mówię, no dobrze. Okej, modlimy się z żoną, a Duch Święty daje przekonanie, wiele do wzięcia. Ach, ja mówię, no to ładnie. I 4 dni, słuchajcie, 4 dni konferencja. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. I ja mówię tak, tato, 4 dni, w sobotę ewangelizacja, w niedzielę pastor mnie potrzebuje,
Nie chodzi o to, że coś specjalnego robię, ale może być tak, że wiecie, dobrze jest być pod ręką, tak? Może będzie mnie potrzebował. No i co? No ja mam przekonanie, że mam pojechać. Ja mówię tak. To na ile dni? No na 2. Jest. Na które 2? Jak jest dużo do wzięcia, to na które, tak? Co Duch Święty nie wie, kiedy chce mi dać? No wie. No to mogę wybrać. Ja mówię, no to poniedziałek, wtorek. Wezmę urlop w pracy, a tu jestem, tak? W kościele niczego nie zawalam, tak? Rozumiecie? Kościół, żeby dzieło, Królestwo Boże było poszerzane, to są potrzebne ręce. Wiecie o tym? Tak? Żeby tu było czysto, są potrzebne ręce. I chcę powiedzieć taką rzecz. Tam rzeczywiście spotkałem się osobiście z Peterem Gamonsem, ewangelistą, który działa w cudach i znakach. I się modlił. I wspaniale. I się nauczyłem wielu rzeczy i się dowiedziałem wielu praktycznych też rzeczy. I miałem wiele tam było dla mnie. Tak. Okej. Okay. Później była jeszcze jedna konferencja w Krakowie. W czwartek, pamiętam. Pastor Tomek mówi, byś tam pojechał, bo nie ma kto. Konferencja dla dzieci. Raczej o tym, jak dzieciom głosić. Becky Fisher. I mówię, no dobra, pojadę. Cóż. I to też się przydało, tak? Bo dobrze by było, Duch Święty mnie przygotowywał do tego, że jak będę pastorem, to będę mógł pokierować ludźmi, którzy prowadzą szkółki, żeby mi powiedzieć, słuchajcie, w ten i ten sposób. Przygotowywał mnie. Ja w ogóle myślałem, że za 30 lat będę może pastorem. A w ogóle może nie. Nie wiem, tak? A później chcę wam powiedzieć tak, że 2 razy pojechałem sam sobie na konferencję. Mówię, no to jak takie konferencje są... I słuchajcie, przyjeżdżałem zmęczony, byłem na konferencji, wynudziłem się, nic nowego. Czy odebrałem coś? Mówię, no nie wiem. Wiecie, co Duch Święty mi dał przekonanie? Jeśli chce mi dać, to mnie wysyła i pastor i ja wiemy o tym. Jeśli jadę sam, to jest to, co wam powiedziałem. Kto mi tam daje na konferencji? Duch Święty. Nie ludzie. Czy ja was uzdrawiałem? Nie. Ja mówiłem, nie wiem, czy niektórzy pamiętają. Duchu Święty, masz moje ręce. On działa. Nie ja. Więc jak chcesz gdzieś pojechać, coś zrobić, to konsultuj to z pastor Marią, która jest nad tobą. A wtedy będziesz wiedział, że idziesz w błogosławieństwie. Wtedy będziesz wiedział, że to jest ta droga. Ale czasami możesz usłyszeć nie. Jak czasami ktoś nie rozumie nie, to chce mi się powiedzieć tak. No czego można nie rozumieć w tych 3 literach? N i E. Tak? Może cię to boleć. Ale pytanie, czy to jest duch Jezusa i poddanie się Jemu, czy duch ego i ja coś tam bym zrobił, tak? Może bym się pokazał. Może bym chciał coś więcej. Czy Duch Święty wie, kiedy ty możesz przyjąć? Jezus powiedział do uczniów, nie powiem wam więcej, bo więcej przyjąć nie możecie. Przyjdzie Duch Święty i objawi. Weźmy z mojego i wam objawi. Duch Święty też wie, że na dany czas pewne rzeczy ty przyjmiesz, a pewnych nie przyjmiesz. Chociaż tobie się może wydawać, teraz ja wszystko przyjmę. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobrze, dobrze. 28. Kto miłuje swoją żonę, to o mężach samego siebie miłuje. Tak? Okej. Okay. I teraz tak, 29. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje. Jecie coś, nie? W różnych porach, jak wczoraj ustaliliśmy, ale jecie. I dalej jest napisane, jak i Pan Kościół. Ktoś się pielęgnuje Kościołem. Widzicie to w 29? Ja mam tak, jak i Pan Kościół. Dzisiaj to sprawdzałem nawet w oryginałach, czy wczoraj. Wczoraj, albo dzisiaj jeszcze. Jezus Pan troszczy się o swój Kościół, ale jeśli w nim jesteś, bo jak jesteś poza Kościołem, to wiecie, to tak nie jest. Okej. Okay. I teraz tak, w pracy, tak, Efezjan 6:5. Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem, bądźcie posłuszni Panom według ciała. Czy to jest napisane, że jak masz takiego albo takiego, oczywiście możemy wybrać pracę, tak? Ale jak masz już szefa, to szacunek do niego i posłuszeństwo. No okej. Okay. W kościele. 1 Koryntian 12, 26. Jest tak.
27 od razu. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Nie jesteśmy sami dla siebie. Jesteśmy ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Tak? I masz rolę do wykonania. Jak masz tą rolę, to się jej trzyma. Jak nie wiesz, jaką rolę masz, no to co jak co, ale wasz pastor chodzi w objawieniu. Podejdź, dostaniesz słowo prorocze. Ja też zachęcam ludzi. Jak widzę, że ludzie chodzą sobie tak jakoś, to mówię, podejdź dzisiaj po proroctwo. Duch Święty może ci coś powie, tak? Potwierdzi ci, żebyś ty szedł w odwadze, w jakimś jednym kierunku. Co masz robić w kościele na przykład? Wiecie, że zazwyczaj w kościele się robi, z mojego doświadczenia wam powiem, nie musicie tego brać, ale możecie się nauczyć. Wielu ludzi, jak rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś tam już nawet działają na skalę międzynarodową, oni na początku robili rzeczy, które mógł każdy robić. Ja lubię na przykład czyścić, nie? Dajcie mi tu szmatkę, ja wam tu wyczyszczę. Ja wam mogę posprzątać dzisiaj, nie? Ja lubię. Dlaczego? Bo ja to robiłem. Ja wiem, ile to pracy jest. I chwała Jezusowi, że są ręce tutaj do tego, tak? Ja wiem, ile trzeba się przygotowywać, żeby się nauczyć grać piosenki. Nie gram na instrumentach, ale wiem, ile nasz Sebastian, gitarzysta, brat, czasami poświęca, tak? Na to czasu. Wiecie, ja wiem, ile przygotować trzeba się, żeby przygotować słowo. Jak ludzie byli tam, to ja mówię, dobra, robimy w czwartek 2-3 spotkania, jak studiować Słowo Boże, jak przygotowywać nauczania. I mówię, i zróbcie jedno. No i od niektórych to się nie doczekałem do dzisiaj ani jednego. Tak? Okej. Dobrze. I teraz tak. Pierwszy to Mateusza 3,13. Jest tak. Obojętnie co masz, jakąkolwiek służbę masz. Pierwszy to Mateusza 3,13. Jest tak napisane. Ci bowiem, którzy, jak? Dobrze. Co robią? Pełnią służbę. Czy tu jest napisane, że jak pełni się zaszczytną służbę? Każdą służbę. Obojętnie co robisz. Tak? Jeśli dobrze pełnisz służbę. Jak pełni się służbę, to jest związane z posłuszeństwem. Wiecie o tym? Jak pełnisz jakąś służbę tutaj w kościele nawet, to pokazujesz, że wchodzisz w posłuszeństwo. Dobrze. Zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość. Co tam macie? Występowania. Ja mam wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Chcecie takie rzeczy, wiecie, ja wszystkiego nie rozumiem, ale to jest tak, na pewno dobrze trzeba pełnić służbę i co? I wielką śmiałość. Chcecie ją mieć? To co należy robić? Dobrze pełnić służbę. Jaką macie teraz? Okej. Wiecie, jest taki sposób, nie? Jak chcecie robić coś innego, to możecie się modlić o kolejnego pracownika. Tak? W kościele. Który będzie to robił. Tak? Rozumiecie? Ale wiecie, kto chce być wielki, to jaki ma być w królestwie? Pierwszym sługą. Dlatego ja u nas, tak? W kościele mówię, nie będziemy się nazywać liderami, będziemy się nazywać usługującymi. Usługującymi, a nie liderzy, tak? Bo żeby ktoś nie chodził za parę lat, jest tym liderem. Usługujący jesteś. Usługujesz. Jesteś pod. Jesteś usługujesz. 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 Tak? Ale to tak. I teraz tak. Mateusza 25:21. Tak? Rzekł mu Pan jego. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Znacie to? Nad tym, co małe byłeś wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Czy jak jesteś mały, wierny w małych rzeczach, co tu jest napisane, że co Pan? Zaprasza cię do radości swojej. On się cieszy z tego, że jesteś wierny w małych rzeczach. Tak? Tak widzicie to? Podzielacie tą radość? Okej. Wiecie, nasz wzór Jezus Chrystus, pamiętacie? Okej, jest tak. W Jana 12:49 jest napisane tak. Ja nie mówiłem sam od siebie. Jezus mówi. Ja nie mówiłem sam od siebie. To jest ciekawe. Gdyby Jezus nam nie objawił pewnych rzeczy, to byśmy nie wiedzieli.
Ale On nam je objawił, dlatego że był posłuszny Bogu Ojcu. 49. Ja nie mówiłem sam od siebie. Ten, który mnie posłał, Bóg Ojciec go posłał, tak? On był posłuszny i przyszedł. Gdyby nie był posłuszny, nie jesteśmy zbawieni. Patrzcie, przez posłuszeństwo Jezusa jesteśmy zbawieni. Tak? Przez posłuszeństwo Jezusa. Ten, który mnie posłał, Ojciec, On mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić. I wiem, że Jego nakaz jest życiem wiecznym. Okej. Okay. Posłuszeństwo Jezusa. Dlatego to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Patrzcie, dokładnie, tak? Ojcze, ja jestem, pokazuję w tym posłuszeństwo. Ja jestem ci posłuszny w to. Od totalne posłuszeństwo, tak? Okej. Okay. Dobrze. I teraz tak. Hebrajczyków 5:9, trochę o nas. Jest tak. Jezus stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Komu? Słowu Bożemu. Tak? Stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Tak? I teraz dalej. Albo w Jana 14:15. Nagranie będziecie mieli, poszukacie sobie. Jana 14:15. Jeśli mnie kochacie, będziecie też posłuszni moim nakazom. O, tak? Wiecie, ludzie mówią, ludzie nie lubią nakazów. Nie lubią nakazów, dlatego że nie wiedzą, że te nakazy chronią ich życie. Wskazują na to, chodź tędy, a będziesz szedł w błogosławieństwie. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. I teraz tak. O Kościele króciutko, tak? Hebrajczyków 10:24. Jest tak. Okazujmy staranie jedni o drugich. Nie tylko pastor o was, wy o pastora, ale między sobą. Okazujmy staranie jedni o drugich. Zachęcajmy się wzajemnie do wzajemnej miłości, do spełnienia dobrych uczynków. Czyli rozmowy kuluarowe, zachęcanie się, nie? Słuchajcie, chodź zrobimy to jeszcze w królestwie, i to. Tak? Fajnie. Okej, okay, i 25. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają zwyczaju. Tu nikt takiego zwyczaju nie ma, ogłaszam, tak? Nie wiem jak jest, ale tak nie ma być, więc tak nie będzie, ogłaszam. Dlaczego? Dlatego, że, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Wiesz już, kiedy Kościół się spotyka. I teraz tak. Obecnością w Kościele we wspólnocie pokazujesz, czy ty budujesz żywy Kościół, czy nie. A, jestem duchem. Duchem jesteś, ale masz ciało. Wiemy o tym, Tesaloniczan. Jeszcze mamy duszę. Duch, dusza, ciało. Jestem duchem z Kościołem. Tak, wszędzie, gdzie jesteś. Ja też teraz, jak spoglądałem dwa razy na komórkę, jak widzieliście, to patrzyłem na to, czy tam wszystko u mnie w Kościele się zadziało, bo mam podgląd pod to, co się dzieje na komputerze, więc tak, obraz, inne rzeczy, czy wszystko tak pasuje, bo jak mnie nie ma, żeby nie było problemów, tak? Wiecie, chodzi o to, żeby się oni nie denerwowali, jak coś im nie działa, tylko w razie czego wyjdę, powiem mi, jak co podłączyć i będzie okej, tak? Wiecie, żaden duch stresu, luzik, chwała Jezusowi. Duch Święty jest zawsze. I mogłoby nic z elektronicznych rzeczy nie zadziałać, nic nie być, Duch Święty jest. I On działa. I teraz tak, jeśli chodzisz, jesteś na spotkaniach w niedzielę i środy, co uważam, że jest mało, aha, okej, jeszcze wy co rano się spotykacie, ale nie wszyscy pewnie, ale dwa razy, tak, nauczania są tutaj? Czy więcej razy? Dwa. Czasami w piątek. Aha, czasami jeszcze w piątek. To chodzisz w jedności w tych rzeczach, które Duch Święty objawia. Tak? Rozumiesz? Może inaczej powiem. Jeśli by ktoś jest w małżeństwie albo, no w małżeństwie i się by nie widzieli miesiąc, powiem tak, u nas wystarczy w Kościele nie być z dwa razy, to można ominąć ze sześć chrztów, tak? Można nie poznać z 10 ludzi. Można naprawdę dużo ominąć znaków, cudów i tak dalej. Nie tylko, które są robione przeze mnie, przez brata Michała, po prostu wszyscy się modlą, tak? My dążymy do tego, że wszyscy usługują. Więc po prostu wiele. Ale o co chodzi?
Chodzi o to, że jak długo jesteś jedna osoba od drugiej, oddzielone, to ty nie wiesz, co się w życiu jednej i drugiej osoby dzieje, a wy macie być jednością w Kościele. Idealnie. Jak jesteście osobno, to tobie się wydaje, że ta osoba tak myśli. Ty wiesz, jak jesteś, załóżmy, pastor Maria, jest tak prowadzona i to na ten czas ma być wdrożone w Kościele i tego się macie nauczyć. I co? I przychodzi przeszkoda. Przed Kościołem albo w twoim życiu. I jeśli jesteś w jedności, to wszyscy idziecie równiutko, spokojnie. Ale jeśli ty myślisz, że Kościół tak idzie, ale tylko myślisz, a nie jesteś w Kościele, to się okazuje, że o, może tak nie być. Zdarzyło się tak, że uczyliśmy walki Słowem Bożym, modlić się Słowem Bożym, żeby pokonywać przeszkody. I w bardzo krótkim czasie, kogo nie było w tą środę, mówił, że ma problem i 2 albo 3 razy moja żona tłumaczyła to komuś innemu. Mówi, ale to było. I się zorientowali, że spotkało ich coś, co Duch Święty objawił. I gdyby byli na spotkaniu, to przechodzą przez to. A tak, troszkę się poturbowali, prosili o wsparcie, a okazało się, że reszta Kościoła przeszła przez to płynnie, spokojnie. Jedność. I teraz tak, możesz się czuć tak silny, że po prostu ty nie potrzebujesz no po prostu umocnienia, jesteś tak silny. Ale może jesteś potrzebny po to, żeby innym usłużyć. Nie zawsze przychodzisz po to, żeby brać. Ja bym powiedział inaczej. Przede wszystkim przychodzisz po to, żeby dawać. Okej. Poza tym, nawet jakbyś nic nie robił, uwielbiasz Boga, ale nic nadzwyczajnego się nie dzieje, to chcę ci powiedzieć tak. Pokazujesz, że ty trwasz. Pokazujesz, że ty trwasz. A jak trwasz, to ty przyniesiesz owoc. I ludzie mogą patrzeć na ciebie i zobaczą owoc. Nie będziesz przy tym stękał, bo drzewa nie stękają, tak? Więc ty też nie będziesz stękał, jak ten owoc się będzie rodził, tak? Ty po prostu się zorientujesz, że coś wspaniałego się znowu Duch Święty zrobił. I jak trwasz w Słowie, to jakie będą owoce tego? Nie musicie otwierać, tak? Galacjan 5:22. I ludzie to poznają. Ludzie to zobaczą. Ludzie to zobaczą. Ale nie musisz na siłę, ja teraz taką miłość, taką radość, tak? To po prostu jest. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, to kończąc powoli, Mateusza 16:18. Kościół budowany przez Ducha Świętego, Jezus powiedział tak, zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Tak? Okej. Okay. Niech to będzie brama. Czy ta brama się na mnie rzuci? Nie. Kościół jest tym, Kościół jest wychodzący, bym powiedział, tak? Wychodzimy i my przesuwamy teren Królestwa Bożego. Rozumiecie? Brama się na mnie nie rzuci, to my idziemy. I czy coś nas może, czy coś Ducha Świętego może powstrzymać? No nie. Chyba, że my nie wyjdziemy z tym Duchem Świętym, tak? Znaczy, my w ogóle nie wyjdziemy. Wychodzisz i idziesz, i działasz, tak? Jeśli jesteś w Kościele, to chcę ci powiedzieć, jesteś we wspólnocie, gdzie głową jest Jezus Chrystus, zwycięzca, Pan Panów, Król Królów, i że przeciwnik go nigdy nie przemoże, Kościoła, do którego tutaj należysz. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek byś oczami nie widział. Nie do... Dlaczego? Bo tak mówi Słowo Boże, które jest nie do naruszenia. Jana 10:35. Tak? Okej. Okay. Dobrze, to kończąc. Jeszcze bym wam trochę powiedział, ale myślę, że to wystarczy. Tak. Dobrze. To co, teraz się pomodlę, tak? A, świadectwo nastolatka, dobrze. Okej, okay, obiecałem, tak, dobra, obiecałem. Dobrze, to jedno świadectwo, w sumie tak, na podbudowanie wiary. Wiecie, zdarzyło się tak, że pewnej osobie ludzie głosili z Kościoła. To jest normalne, że ludzie z Kościoła głoszą, nie?
Wiecie, że tak jest, nie? Wszyscy z was jesteście powołani do tego, żeby głosić. Okej, jak ktoś mówi mi, że nie potrafi głosić, a jest w kościele, to ja mówię tak. Na pewno potrafisz powiedzieć, jak ty wszedłeś do Królestwa Bożego. Zgadza się? To tylko to powiedz i to wystarczy. Na początek. Dobra. O tym nastolatku. Głosiła jedna osoba i przyprowadziła tą osobę, tak? Do kościoła. Przyjechali w niedzielę w Katowicach. Widzę nowa osoba. No to ewangelizacja jest półgodzinna gdzieś co najmniej, tak? Fajnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ci, którzy wiedzą i są nawróceni, mają powtórkę, jak głosić, tak? I cały czas na pamięć wersety i Słowo Boże znają. A ta osoba, co przyszła do mnie, ona powiedziała, że to, co ja mówię, to, co Duch Święty, tak? Ja powiem poprawnie. To, co Duch Święty przeze mnie powiedział, to, co mówi Słowo Boże. I wiecie, że Słowo Boże jest jak młot, który kruszy skały w kawałeczki. Into pieces. W kawałeczki. Jest jak ogień, jak... Oh. Więc odpowiedział tak, starszy ode mnie, i mówi tak, no wszystko, w co wierzył, to mu runęło. Runęły mu bożki, posążki, obrazy, wszystko mu runęło. Ja mam jeszcze coś takiego, że puszczam slajdy ze Słowem Bożym. No i tam akurat trafił na Jeremiasza 10 i inne, gdzie po prostu jest napisane, że one nic dobrego nie mogą zrobić, ani nic złego. I mówi, on nie wie, co ma robić. Ja mówię, no, zrób dla siebie coś dobrego. Wybierz drogę życia i żywego Boga. On mówi, dobra, on chce się ochrzcić, ale zaczeka na żonę. Żony jeszcze nie było tam. Ja mówię tak, jak ty chcesz czekać na żonę i chcesz iść razem z żoną równo, to coś mi się wydaje, że przeciwnik zrobi wszystko, żebyście równo nie szli. Więc zrób najpierw ty krok, żeby ona mogła zobaczyć, że ty chodzisz w mocy Bożej. Przyszedł w środę. Była inna osoba. I chyba były też chrzty jakieś. I on stwierdził tak. On wie, że on musi to zrobić. On musi pójść dalej. Ale on jeszcze na żonę. W sobotę zadzwonił i mówi tak. Czy mogę przyjechać do niego? W piątek wieczorem, pamiętam, dzwonił. Późno. Około 22:00. Ale wtedy jeszcze miałem do przyjechania samochodem, je odebrałem i on mówi tak, czy możesz przyjechać do mnie na godzinę? Bo moja żona chce z tobą porozmawiać. Ja mówię, o, nieźle. Słuchajcie, jego żona świadek Jehowy. Ktoś tam w rodzinie islam, ktoś tam katolik, ktoś tam coś. No taka mieszanka, że ja mówię, wiecie co, ja po prostu, ja będę mówił, jakiego ja Boga znam. A wy w co wierzycie, ja to zostawiam. Słuchajcie. Pojechałem, głosiłem. On się zdecydował na chrzest. Powiedział, no cóż, no, do żony. Jeśli ty nie chcesz, to... Ale ona chce zobaczyć. Ona chce być przy tym. Oni chcą być razem przy tym. Dobra. To całą rodziną. Słuchajcie, jak wszedłem do tego domu i tu się rozpoczyna z nastolatkiem, to usłyszałem takie rzeczy, których dawno nie słyszałem, a może w życiu nie słyszałem, jak nastolatek może się odzywać do rodziców. Nie było też do mnie ani dzień dobry, ani nic. I jak on się zdecydował, jak ja głosiłem, on był w drugim pokoju, 12-latek, może 13-latek. Chcę wam powiedzieć coś takiego. Ja zapytałem, no on całą rodziną chciał do mnie przyjechać, to widziałem, że ten młody człowiek szedł do wyjścia, chciał wyjść z domu i powiedział, on nigdzie nie jedzie. No, ten ojciec mówi, no całą rodziną jedziemy, tak? No nie możemy go zostawić w domu, bo jakby się coś stało, jest odpowiedzialność. Wiecie, i kwestia jest tego typu. Ja się pytam, czy on pojedzie z nami? No tak. To on już tak przechodził i był tak blisko mnie. I ja mówię, młody człowieku, jak masz na imię? No, tam przedstawił się. Ja mówię, chcę ci powiedzieć taką zasadę, która jest u mnie w domu, bo u mnie w domu ja rządzę. A tak naprawdę to Jezus Chrystus i Jego zasady. I jeśli usłyszę jakiekolwiek nieposłuszeństwo w stosunku do rodziców u mnie w domu, to się wyrzucę z domu. Dziękuję, szedłeś w tamtą stronę. I poszedł. Okej. Okay. Powiedziałem mu, w którą stronę szedł, bo po prostu tak zastał się. Tak po prostu, o co chodzi. Okej. Okay.
Jechaliśmy na dwa samochody, bo oni mają dużo dzieci. Raz, dwa... No nie zmieściliśmy się do jednego samochodu. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Przyjechaliśmy do nas. Ja myślałem, że jeszcze w samochodzie będę mógł powiedzieć o jakichś zasadach, ale niestety pojechał w tym drugim samochodzie. Nie wiem, czy niestety. Chwała Bogu, bo miałem chwilę spokoju, tak? Nie musiałem głosić. Też. Miałem chwilę odpoczynku. Okej. Słuchajcie, chrzcimy tego ojca. Okej, jak ochrzciliśmy w wannie, wyszedł. I mówię, dobra, przebierz się, spokojnie, tak? Zaraz się pomodlimy o uwolnienie, wypełnienie Duchem Świętym. Na spokojnie, tak? Luzik, to nie jest fast food, tak? Mamy czas. Dobrze. A ten młody pyta tak, ten nastolatek, nie? A jak wy będziecie wypełniać Duchem Świętym? Jak to działa? Mówię, zaraz zobaczysz. Słuchajcie, moja żona mówi tak, co ty masz do tego nastolatka? Znaczy nie, żebym ja się do niego, tylko ja po prostu mówiłem przez telefon, że to po prostu trzeba uważać, żeby on tam coś Oliwce nie sprzedał, tak? Z buntu. Mojej córce, nie? A ona mówi, przecież to jest idealne dziecko, nie? Ja mówię, wiesz, ja mu powiedziałem, że jak się jeden bunt wylatuje z domu, nie? Ode mnie. Okej, nie? On mówi, po prostu cudowne dziecko. Ja mówię, no fajnie, dobra. Modlimy się, ojciec, tak, uwolniony, ochrzczony, zaczął mówić językami, po prostu cudownie. Nie zorientował się, a Duch Święty uzdrowił mu nogę. Znaczy, myśmy się nie zdążyli pomodlić, myśmy w ogóle nie wiedzieli. On po prostu, on nam to powiedział chyba pół godziny później. Że on po prostu się przyzwyczaił do bólu. A został uzdrowiony przez Ducha Świętego, tak? Czy uwolniony, wiecie, przy uwolnieniu też choroby, tak, odchodzą. Cudowna sprawa. Wow. I wiecie co, ja tak patrzę, bo ten nastolatek tak tu siedział i ja mówię tak do niego. Czy ty byś nie chciał być dotknięty przez Ducha Świętego? A on tak. Ja mówię, chodź. I on tak wyszedł. I ja mówię, dobra, to ja się pomodlę w językach za ciebie. Bo ja nie wiem, co ci jest potrzebne, ale Duch Święty wie. Zacząłem się modlić w językach. Wiele tam do uwalniania nie było. I nagle on zaczyna modlić się w językach. On po prostu inne oczy. On inny. Jego mama spłakana. Ojciec wstał i mówi, no nie, no ten? Tu wszyscy, ale ten? Ja muszę wyjść, ja muszę wyjść, ja muszę wyjść. I mówi, ja muszę wyjść. Ja mówię, czekaj, czekaj, ale wróć za 5 minut chociaż, nie? Wyszedł z domu. Ja mówię, tak, ale wiesz, do tego, ja mówię, tak, już z nim była inna rozmowa. On został uwolniony przez Ducha Świętego. Ja mówię, tak, wiesz co, jakby ci to powiedzieć, nie będę cię kłamał, ale Ewangelia Jana 3:5, okej, masz Ducha Świętego. Poddałeś się mu, fajnie. Nie jesteś ochrzczony, jeszcze nie jesteś w królestwie. Ale to ty decydujesz. Rozumiecie, daję wybór. On mówi, no to ja chcę. No ale co chcesz? On słyszał to, co ja ogłosiłem tam. On chce chrzest na odpuszczenie grzechów. Mówię, dobra, to chodź. Wiesz, woda była wypuszczona, znowu nalewamy do wanny wody. Ochrzciliśmy go. I co się okazuje? Jeszcze trochę dodam. Jego siostra nagle zaczyna się rozbierać. Skarpetki. A rodzice mówią, a co ty robisz? Pamiętacie, ta rodzina jest taka wielobarwna, nie? A ona mówi, no ona też chce być ochrzczona. A to było przy rodzicach. Patrzymy na nie, oni... Okej. Okay. Oni w ogóle mówią tak, a 10-miesięczne dziecko też? A mówię, no nie, nie, nie. Ono nie wyzna, że Jezus jest jego panem. Halo, halo. Spokojnie. Pamiętacie, co głosiłem? Oni, o, bo my byśmy chcieli całą rodziną do Jezusa już. Nie? Żona się nie dała ochrzcić prawdopodobnie do tego, że jest w ciąży. Wiecie, trochę wstydu i tak dalej. Żona musi tak z nią porozmawiać tak intymnie, tak? Bo to któryś tam miesiąc i jakby okej. Okay. Ale chcę wam powiedzieć taką rzecz. Dzwonię 2 dni później gdzieś. Zdzwaniamy się. Ja się pytam, jak tam relacje z tym nastolatkiem? A mają chłopców 3 co najmniej. 3, dziewczynkę, małe dziecko i jeszcze jedno w drodze. A on mówi, to jest inny człowiek. To jest inny człowiek. Wiecie, to co my wyczytujemy, nowe stworzenie, to się stało faktem. Jak Duch Święty dotyka, to człowiek się zmienia. Jeśli się mu poddajemy. Tak? Bo chcę wam powiedzieć taką rzecz, że jak Duch Święty do ciebie przyjdzie, to czy on cię będzie, no idź na ewangelizację i po prostu cię będzie targał, po prostu, wiecie, otworzy drzwi i cię wyprowadzi? Nie, on szanuje twoją wolną wolę. I jak się mu poddasz, i Duch Święty działa w miłości. Więc zanim gdziekolwiek wyjdziesz, tak? Wczoraj mówiłem o trwaniu,
dzisiaj o posłuszeństwie, ale jeszcze jedna rzecz mi przychodzi. Jeśli masz coś do kogoś, a chcesz działać, żeby Duch Święty przez ciebie przepływał Jego moc, ureguluj wszystkie rzeczy. Ureguluj wszystkie rzeczy. Żeby nie było ani zadry do kogoś. Zrób wszystko, żebyś ty miał czyste konto. Ty miała czyste konto. Ty. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektórzy ludzie nie da się za bardzo pokojowo z nimi, tak? Ale ty zrób wszystko. Przeprosić. Nieważne, czyja wina. Ty zadbaj o to, żeby Duch Święty mógł przez ciebie przepływać. Bądź działa w miłości. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. To wstańcie. Krótko się pomodlę i oddam głos pastor Marii. Dobrze. Tak? Okej. Okay. Więc tak. Laker teretese. Dobrze. Wiecie, ja mówię moim dzieciom, w ogóle dzieciom, tak? W zborze, tak? Że pokażcie Bogu, że chcecie coś przyjąć, tak? Pokażcie, tak? Weźcie ten wysiłek, dajcie ręce jakoś, że chcecie coś przyjąć, tak? Tato, i każdy, kto chce, wiecie, to wy przyjmujecie, tak? Tato, ja cię proszę w imię Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, tak? Halara takerete szekerteretesi, kortoro to sorto korotoso. Niech to namaszczenie, ten ogień do ewangelizowania, do mówienia twoim słowem, halara takeretese, do ludzi, do głoszenia, wolności, zbawienia, halara takeretese, do wytrwania, kerteretese, korto, do pokuty najpierw, halara takoroto sorto korotoso, do uzdrowienia namaszczenia, halara takeretasa, Duchu Święty. Niech ono stąpi, tak? Na ten zbór, na tą wspólnotę, twoją, takeretese, kerteretese, którą ty masz, akeretese, Duchu Święty, którą ty prowadzisz, malara takeretese, kerteretesi, halara takeretese, arto forotoso, heshekerteretesi, halara takeretese. I ogłaszam, że będziecie tego używać, tak? Używać. Hakeretese, artekeretesi. Okej. Okay. Mam jedno zdanie jeszcze. Mam jedno zdanie. Ostatni werset. Ezechiela, ostatni werset. Pamiętacie tą flagę, którą wziąłem? Nie wziąłem ją przypadkowo. Tak? Znacie to imię? Co znaczy? Pan tu mieszka. Pan tu mieszka. Okej. Okay. Wspaniale. Okej. Okay. Jest tak. W Ezechiela. Tak? Jest napisane tak. I powiem wam tak. Ja mam takie przekonanie. Ja to dostałem przed przyjazdem. Nie wam powiem. Tak? Jest napisane tak. A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tu mieszka. Jak ktoś tu mieszka, to się czuje jego obecność. Wiecie, wy teraz jesteście od tego, żeby Szczecin wiedział, że w Szczecinie kto mieszka? Że wy go macie w sobie. Przez Ducha Jezusa. Że on żyje. I będą to widzieć przez uzdrowienia, przez uwolnienia, przez to, że się pomodlicie o rzeczy proste. Nie tylko uzdrowienia, uwolnienia, ale o rzeczy życiowe, jak spotkacie. Że Bóg jest, że poznają, że Bóg jest żywy, ale przez was, bo wy macie Jego Ducha. Szczecin, tak, będzie nazwane miejscem, Pan tu mieszka. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Aleluja. Dobrze. Dziękuję bardzo. Chwała Jezusowi.